Witaj, tak się będę witał w najnowszych filmikach teraz, ponieważ postanowiłem, że będę się wyróżniał, ponieważ wszyscy inni youtuberzy, jak się przyjrzałem na YouTubie, albo przynajmniej większość z nich, wita się jakimiś kreizowskimi mixami, siema, manko z tej strony ja, czyli e, Gibibox, e, naczelny youtuber, e, czy, czy ktoś tam inny, więc pomyślałem sobie, hej, e, zrobię innowacje po raz kolejny i po prostu będę się witał. Prostym witaj, bez żadnych wygibasów dookoła. No i teraz, tak mi dzisiaj naszło, tak poza tym, czyli tym, nie będzie żadnego tematu, który żeście mi podsunęli, teraz będzie temat, który sam przed chwilą wymyśliłem, czyli jest to, co hejterzy mówią, czy mówią, czy nie, nie żebym się przejmował hejterami, spokojnie, jeszcze, jeszcze nie dostanę depresji, jeszcze nie skoczę z mostu. Um, to, to w sumie moi widzowie się będą cieszyli z tego, a moi hejterzy będą w tym momencie płagali, z czego jestem jak najbardziej dumny i um, więc nie będę jeszcze skakał z mostu, ale chodzi o to, że niektórzy hejterzy mówią, że albo mi nic nie pasuje, albo mam wszystko w dupie, albo um, ze wszystkiego robię jakąś dramę. Więc teraz chciałbym sobie pogadać o youtuberach i w ogóle o tej całej sytuacji. Bo są youtuberzy, oczywiście na YouTubie, którzy prowadzą powiedzmy oryginalne kanały, bądź jeżeli nie są oryginalne, to prowadzą je w porządny sposób profesjonalny gdzie nie widać, że tak powiem, biedy, chociaż bieda w tym momencie jest złym określeniem. No i są youtuberzy, którzy po prostu robią taki model biznesowy, czyli wejdę, przyjdę po hajs i wyjdę, co nie? No i teraz przejdźmy, pierwsze, pierwsza część tego taka, jest taka, tego taka jest taka, że uwaga, youtuberzy, których na przykład oglądam, Bo my się nie oglądam, lub twierdzę, że tworzą oryginalne filmy, na przykład 2 Unbox All, albo nie wiem, Syphon, Adbuster, czy typowa Dycha, są to kanały, które są prowadzone w miarę spoko sposób. I zauważcie, nikt z nich nie prosi łapki, nie musi prosić o łapki, nie robi jakichś tam, nie wiem, giveaway'ów, a ani pewnie nie gra na jackpotach. I w sumie z tego jestem dumny, że się gra w jackpotach gdzieś tam to przecież jak i sprawa nikt tam nie broni tego ale no, nikt z nich nie musi prosić o łapki i jestem dosyć praktycznie pewny że nikt z nich e, nie zachowuje się w jakiś absurdalny sposób typu e, sram ci na matkę, zabije ci rodzinę lub inne takie rzeczy a były parę takich przypadków e, na YouTubie gdzie e, właśnie jakieś tam kanały czy jakieś osoby prowadzące te kanały odpi odpisywały w ten sposób do swoich widzów e, no i jeszcze jedna sprawa Czyli w sumie, że te kanały odpisują na komentarze swoich widzów troszkę więcej niż taka średnia boxdela, czyli jeden komentarz pod filmikiem i koniec. Um lub zero komentarzy plus jeden komentarz hejtera, czyli na przykład jak ja mu napiszę, że jego filmik jest głupi i że mi się nie podoba, to on mi odpisze coś w tym stylu, no choć nadzielnie za o 12, ale jeżeli, jeżeli jego widz napisze, no słuchaj Boks, to podaj muzykę z intra na przykład, nie wiem czy on ma muzykę z intra czy nie, może tak, może nie, nie wiem czy on ma intro, no to... Ten komentarz już nie dostanie niestety żadnej odpowiedzi u niej, pod filmikiem, box co jest troszkę słaby. A właśnie mamy inne komentarze typu all albo nie wiem, Rocalon 2K, albo ktoś inny, który. Którzy... To są po prostu komentarze kanały, przepraszam, prowadzone w taki całkiem fajny sposób. Interakcja z widzami jest, wszystko jest fajnie. Um, także, jeżeli ktoś twierdzi, że w sumie nie mam, mam kija w dupie jeżeli nic mi się nie podoba na tej planecie, no to to jest taki dowód numer jeden, który potwierdza, że jednak w sumie coś mi się podoba, bo w sumie nie, nie lubię tak zwanej biedoty po prostu. Uważam, że jeżeli jesteśmy w sumie już Polakami, to nie musimy, znaczy, wiadomo, nie trzeba tego kraju kochać, ale nie trzeba też go tak w sumie śmiecić, co nie, no bo jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakiegoś Franka, B., powiedzmy, już nie będę mówił tutaj e, konkretnych B jak boxtel im, imion bądź nazwisk, a, więc mamy takiego Franka B, który powiedzmy ma jakąś... A... Ma jakąś tam stronę, która mu oferuje powiedzmy, e, słuchaj, wiemy, że nasze skrypty na stronie są z, z internetu i nic na tej stronie naszej własnej inwencji nie ma tam, ale e, słuchaj, damy ci 20 euro plus jakiegoś skina do CS-a i będziesz nas reprezentował w tym momencie, co jest słabe, czy ta osoba jest warta tylko 20 euro plus jakiegoś skina do CS, -a? znaczy w najlepszym przypadku dostanie to 20 euro, bo z reguły dostaje tylko skiny do CS-a z reguły dostanie tylko skiny do cs i w sumie, nie wiem, nie wiem, czy to jest tak prosto fajne, ponieważ wtedy wszyscy inni ludzie dookoła, wszyscy, wszyscy inni ludzie z tych nacji mogą zobaczyć, że Polacy, znaczy oczywiście to wtedy będzie generalizowane i będziemy wszyscy brali brani do jednego worka, tak samo ja, tak samo inni, że, że Polacy to są takie tanie osoby, które polecą na 20 euro i później tam powiedzmy na skina, co nie? I później jak mamy na przykład takich Polaków, tak jak ja, którzy chodzą do szkoły, do pracy, czy na studia, uczelnie, gdziekolwiek e, w innych krajach, to czasami się spotykamy z takimi żartami e, typu, ktoś ci rzuci 20 centów pod nogi i weź podnieś teraz, co nie? Schyl się po wypłatę. I to są takie żarty, które później tak jakby wpływają na nasz cały image, e, jako nacja i to jest moim zdaniem złe, ponieważ jeżeli, no już o tym rozmawialiśmy dużo razy na streamach, e, jeżeli na przykład ja miałbym się sprzedać, już prawdopodobnie bym się nie sprzedał, nieważne za ile hajsu, to możecie testować, a tak samo ja mogę wam wysyłać po publicznie jakoś te oferty, które dostaję od różnych stron. To ja na pewno się nie sprzedam po, po, po cenie niższej niż 50 tysięcy euro. To od razu mówię: albo, albo ta, ta strona, lub produkt, lub nie wiem, auto, whatever, nie, w sumie auto, lub cokolwiek innego podchodzi pod produkt. Ten produkt po prostu musi być w miarę dobrej jakości i po prostu musi być warty waszej uwagi jako widzowie. Bo w przeciwieństwie do tych wszystkich innych YouTuberów, jeden YouTuber to nawet już sobie tak zrobił, że jego widzowie, tak jakby są przyzwyczajeni do tego, że 5 razy w miesiącu reklamuję jakąś słabą stronę i jak go widzą, to nie przeszkadza, jemu też nie. E, no cóż, jak kto woli, co nie? Jak, jak kto woli. E, no i kurde, ja, ja w każdym razie tego nie, nie zamierzam robić. E, rak płuc, e, rak płuc. Nie, nie zamierzam tego robić, także nie musicie się o to martwić. E, no i jest jeszcze jedna taka sprawa, ponieważ mamy takie komentarze, na przykład takie kanały, przepraszam, jak właśnie nie wiem, Rokalon2H, czy jakiś tam Rojo, czy jakiś tam Gimper, który, którzy odpowiadają na komentarze, powiedzmy, troszeczkę więcej niż taki e, boxdel, czy, czy jakiś e, w, w, wygibany Gibson, czy jak mu tam było, nie, nie, nie rozumiem tego w tym momencie. Um, no no i, i to też jest tak troszeczkę słabe, ponieważ wchodzisz na YouTube'a, czy wchodzisz na Twitch'a i to jest miejsce, w którym, e, powiedzmy, chcemy, chcemy, że tak powiem sobie, no ja, ja chcę, mówię teraz za, za siebie, może lepiej będę mówił, bo jeszcze przyjdzie jakiś ziomek mi tam wklepie, no, <laughs> nigdy nie wiadomo. Więc będę mówił za siebie Ja wchodząc na YouTube'a, czy wchodząc na Twitch'a Powiedzmy, nie powiem, że szukam Ale po prostu um, lu Lubię, jeżeli coś sobie z kimś pogadać, tak lubię sobie z kimś pogadać, lubię z kimś, nie wiem, powymieniać poglądy i to jest właśnie to miejsce, to, to jest to, po to są te miejsca, nie? Na przykład pierwszy filmik, który został wrzucony na YouTube'a, to już pewnie większość osób wie, ale teraz to przy, przytoczę, czyli e, witajcie w tym, w tym odcinku BoxDel zaprezentuję wam jeden fakt, który nikt nie, którego nikt nie wiedział, no, czy no, o którym nikt nie wiedział na YouTube'ie, czyli, że e, pierwszy filmik, który został wrzucony na YouTube'a, to właśnie e, twórca YouTube'a, który jest gdzieś tam w zoo. E, I co, co co możemy z tego wywnioskować, to że Zo, czy ZOO, nie Zo, tylko YouTube to jest platforma, na której możemy się podzielić swoimi wrażeniami i nasi znajomi bądź nasi widzowie, bo kiedyś to byli nasi znajomi, dzisiaj to są to nasi widzowie, czyli już ktoś tak powiedzmy spoza grona znajomych, ale jednak bliżej niż obcy na ulicy. Więc nasi widzowie, znają, znajomi, mogą po prostu się również jakoś tak pocieszyć tymi momentami z nami i gdzieś tam możemy się razem z tego pośmiać. Tymczasem, taki typowy, powiedzmy, <coughs> na, na YouTubie, powiedzmy, robi sobie filmik, który, w którym mówi, że słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie w Jackpot'a. Oczywiście, następny odcinek za 20 tysięcy łapek, no bo jakby inaczej, nie? No i teraz, um, później jeszcze, co mamy? Aha, no, zero odpowiedzi na komentarze, co, nie, jeżeli jakiś hater napisze, że filmik jest słaby, to zostanie zjechany jak najbardziej um, tym, ile to ja nie mam i jak, jak duży nie jest mój teamspeak, to swoją drogą jest chyba taka miara, że tak powiem, fajności w internecie, jak duży jest twój teamspeak, nie, to, to sobie zapamiętam. Um. A, a jakiś taki normalny widz, który się spyta, na przykład takiego Enzo, nie wiem, czy, czy jakichś takich kopii e, channelów e, troszkę mniej profesjonalnych, jeżeli się taki widz zapyta, na przykład jaki masz, jaką masz myszkę, lub nie wiem, jakie masz słuchawki, albo w jakich godzinach grasz w Counter Strike, a, prawdopodobnie nie dostanie żadnej odpowiedzi i to jest dla mnie powiedzmy słabe z tego, że wiem, no to większość takich właśnie fajniejszych kanałów, a, a jest ich dużo fajniejszych kanałów na szczęście, bo jak, jakby ich nie było, to by, mnie by to prawdopodobnie też nie było. Um no, to są prostu normalnie prowadzone i w sumie w sumie, w sumie, w sumie, widać to również po mnie, chociaż o, o sobie tutaj nie chcę wspominać, bo myślę, że to jest dosyć oczywiste, że ja powinienem odpowiadać na komentarze i czuję się do tego zobowiązany. No, oczywiście wiadomo, że nie wolno tutaj hejtować osób, które nie odpowiadają na, na komentarze, tylko dlatego, że one są w stylu, nie wiem, XD albo pierwszy, no bo co można powiedzieć na komentarz w stylu XD albo pierwszy, no wiadomo, że tak. Więc to był taki jeden filming odnośnie, odnośnie mnie jakiegoś tam lamentowania. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że to jest ostatni raz, w którym. Czy ostatni raz, w którym muszę przypominać, że tak powiem, że nie powinniśmy się sprzedawać za jakieś tanie pieniądze, ponieważ wtedy jesteśmy później jako nacja uznawani za takich tanich sprzedawczyków. I nie jest to fajne, a w sumie za te pieniądze i tak nie wyżyjesz. Więc. W sumie napiszcie mi swoje opinie w komentarzach. Łapków nie musicie dawać, najlepiej jakbym to wyłączył. W sumie da się to wyłączyć, jak wy sądzicie. I do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!